cały mandżur zapakowany. A ja już prawie dojeżdżam. Do Motogangu, jestem gdzieś przed Wolicami. No i co? Myślę, że trochę pojeździmy sobie z Arturem. Jest też trener Długi na miejscu. Nie mogę się doczekać. Wziąłem cały sprzęt. Strój w ogóle lekko podziębiony jestem, ale to raczej nie będzie przeszkadzało. Lek zaraz zarzuca mi jazda do przodu. Gorąco, 31 stopni, naprawdę jest mocno. Kupiłem kompa, takiego do gierek i w ogóle, też będę montował filmy. Maciek często nie może znaleźć czasu, żeby być na bieżąco z filmami. Ja będę nadganiał te zaległości. Czyli jak dzisiaj nagrywam, jakoś dzisiaj jest sobota, myślę poniedziałek, wtorek macie ten odcineczek. Zostawiajcie jakieś komentarze, łapki w górę, piszcie, czego byście chcieli więcej na naszym kanale, żeby coś się działo. Może macie jakieś fajne pomysły, z chęcią je wdrożymy. Do zobaczenia już w Motogangu, siema. Właśnie dojechałem do Motogangu i tam wracali chłopaki z jakiejś przejażdżki, ich osy zaatakowały, jeden ziomuś rzucił krosa i uciekał pieszo. Zajebiście, fajnie, że tu przyjechałem. Zaraz mam nadzieję, że się przebieramy i coś porobimy. A tutaj Artura sprzęcik, Husqvarna 350, chyba 220, nawet nie jestem pewien, aż tak się nie znam na tych sprzętach, ale wygląda jak nówka, znaczy jakby ją umył, bo wiadomo, w terenie jeździ. Fajny sprzęcik, wszystko leciutko chodzi. I ma 23 motogodziny, czy 4 od nowości, jeszcze folika na ekranie. Sztosik. Znaczy wiesz co, ostatnio znaleźliśmy pod wodą? Nie. Byliśmy na tym kamieniołomie, co nie? No wiem. Takim zapuszczonym. Powiem, co woda zalała. No. Tam jest centrum nurkowe. No powiedział nam gościu, że jest motor zatopiony. Popłynęliśmy, tak, i przepłynęliśmy całe jezioro. Ogólnie wziąłem deseczkę dla siebie, a pan też płynął na niej. No. Bo ja sam. A jaki motocykl był zatopiony? Honda 120 jakaś. Co ty gadasz? Jeszcze było naplejane. Ja stałem na niej, bo a nie wzięliśmy go. Ona pod wodą była. No ale nie mam iPhone'a, żeby nagrać. Pani ma zawieszenie. Nieźle. To jest twój sprzęt? Nie, tak, tak, to mój sprzęt. No nie wiem, Antek. Antek, tu poszła śruba. Flex, flex, MX. Chodź. Chodź, zapiec czterelkę. Sprzęt zakurzony. To jest twój sprzęt? Tak, widać, że wrócił z jakiegoś rajdu. Weź coś o nim opowiedz, Antek. Znaczy, ogólnie go... Ogólnie on jest tuning. Tuning. I on ogólnie do niczego się nie nadaje, innego niż jazda... Po torze. I hardkowych, tak, piachach. Aha, no. On to ogólnie bez miodu gasi, więc w enduro... Czyli nie trzeba nie miodu mu cały czas. No, on cały czas miodu. Tu z tuniej w dyfuzor ruszyła bit na enduro. No widzę, ale niezły jest. Co to za firma? HGS. HGS. Czyli ładne brzmienie to ma. Tu ma bak, bardzo dziwny, bo u mnie przeciętnie to się tak otwiera baki. Czyli, że... No, że wystarczy przekręcić. A w KTM-ach tak jest. Ja też mam u siebie i w Husqvarnie też tak miałem, wiesz? I tu jest tak... Jak... bo to już nie masz Husqvarna. No, ale mam KTM-a. Przecież tu gdzieś stoi ta twoja Husqvarna. No. Trochę się zmieniła, co? Na gorsze. Z Gdyli Uklinę z nim. I z dziadziała jest. Co? Z dziadziała. Czemu z dziadziała? No zobacz, jaka zajechana. Jak w moich rękach była, to ona jakby nie jeździła, wyglądała. Katowane. No tak, on był katowany, ale i był dbany. Dbany, no. Tu ogólnie oklinę z czyjaś, bo ja muszę sobie zmienić. Ogólnie miałem zmienić zawieszenie, ale będę jeszcze rozmawiał o tym z tatą, bo ostatnio go pokatowałem na piachach ostrych. No i bardzo dobrze się jeździło na piachach ostrych. Nie, właśnie te zawieszenie dobija, tylko że jest twarde. Jak jedziesz, nie, przykład jakimś miejscu, na przykład na enduro czy gdzieś, to te zawieszenie nie jest plus. Ale jak jedziesz w piach, to one zarąbiście się sprawdza. Ogólnie filtr tu jest
bardzo profesjonalnie schowany pod siedzeniem, ale bardzo się brudzi, dlatego, że w zwyczajnych 6-5 nie ma tych dziurek. Oni tu ponawiercali to, jak kupiłem go już na ponawiercanym. Żeby lepsze powietrze dostało. No, żeby dostało więcej powietrza. Ogólnie on jest po jednym treningu. On był czyściutki, jak go wyjechał pierwszy. Yeah. No to co, zadowolony jesteś, bo ty z MRF-a się przesiadłeś na to? Nie, nie z MRF-a. A co miałeś wcześniej? YCF-a. Aha, 190. Później pojechałem tylko na MRF-y 2 dni chyba jeździłem, żeby się tam pouczyć na sprzęgło, ale... Będziesz jeszcze nim jeździł, czy nie? Na MRF-ie? Na tym. Teraz jakoś, dzisiaj, albo dzisiaj, coś? Dzisiaj chyba tak, ale... Pamiętaj, żeby mnie zawołać, to jakieś ujęcie jeszcze zrobię, to dobra? Ogólnie to wszystko jest praktycznie... Zawieszenie jest tuning, wydech jest tuning, tu wydechowy zawód jest też tuning. Nie przedłużając, zajebisty sprzęcik. Tak, zajebisty sprzęcior, muszę go trochę jeszcze poczyścić, bo jak sami widzicie jest... No jest po treningu, no. Jest po treningu, ale jedyna... A nie wolałeś 8.5? Właśnie tata chciał mnie wsadzić na 8.5, ale nie wsadził mnie dlatego, że było po pierwsze trochę za dużo na mnie, a po drugie... po prostu bał się tata, że się zdraży na takim 8.5. Po malutku, tak? Do przodu. Widział, jak jeden chłopak jeździ na właśnie takim jednym 8.5 małym, dostał na pierwszy motor, no i jakoś tak dobrze mu nie szedło, bo strasznie wyrwało. Wczoraj zaliczył osobę glebę, dlatego, że chciałem się tam popisać. Ale zamiast użyć, tak, że zamiast użyć rozumu i usiąść tu, no, to usiadłem tu gdzieś. Nie wyrwało na koło. I tak nie wyrwało właśnie na koło, i że poleciałem na. To będzie miał kanapę. Artur mi katełema daje. Jadę z chłopakami na kamieniołom na zachód słońca. Sztos. Kurwa, no że... Lekko wziąłem, wiesz, dokręciłem, poczułem opór i od razu się ułamała ta śruba. Tamta śruba, lekko poczułem opór i od razu się ukręciła. No kurde, tak jest, nie? W 10-letnim motocyklu. Przeciwieństwo losu. Ale to przekwintuje. Będzie dobrze. Ale, no bo nie masz tu bo to by trzeba było przewiercić i przekwintować. Przekwintować, i najlepiej ten. Nie żadną tam, nie dają sprężynki, wiesz, nie, no. Przekwintować. Aha. No dobra, los tak chciał, żebym wziął 2.21. A od czego ci się czek świeci? Co? Czek od czego ci się świeci? O tu. A to nie, to chyba, że ten. Zrestartować kontrolę. Jak już mówi, serwis, nie? No. Tak nie wiem. Czek to się palił, czek engine to taki jest pomarańczowy, także. No dobra, to jedziemy. O, dobra. Też ma dojebany motorek tamten. Tak, ale ma na krapie, ale ten ma krapa, wiesz, robionego samodzielnie. Aha. Mocniej chodzi. Tak. Ściągnęliśmy blokady, stary. No. Taka rura była wielka. W środku. Taka i tak z jednej strony i z drugiej strony. W środku. 10 koni minus było. Jeździłem dawno. Dziko. Trochę dziko.
Nowe to nowe. Nie? Nowe to nowe, mówię, inaczej się jeździ w ogóle. Czasem rozpłyniliśmy dziarę te dla Artura. Essa 100%. No fajnie, nowy sprzęcik, czuć, tak wszystko fajnie chodzi. Tak. Jeszcze świeższy niż twój? 20 motogodzin, no? Motogodziny robią robotę. Te handbarki fajne, co? O. Kozak ten kapus warny jest, bez kitu petarda.
Ja nie wiadę. Jedziesz? Nie. Dobra, prosta jest górka. Która? Tu tak jak Mat jechał. To jest prosta? No. Do góry. No przednie koło trzeba pójść, żeby było w poziomie. To jest najgorsza pozycja teraz. O człowieku, ja tu nie wjadę. Dawaj ojciec, dwuja i od razu odwuja. No już teraz sobie wsiadaj. Wsiadaj już teraz. Noga lewa na seta. Noga lewa na seta. Trochę tu się pozmieniało. No. A to my tutaj byliśmy? No. Trzymałeś mnie do końca, bez... Nie no, bez jaj, tutaj to nie podjadę. Kurde, za długa przerwa w terenie. Tu trójka. Nie podjadę tu, stary. Jeszcze nie moim motocyklem Artur mówi, że mu subframe'a nie połamał, a ja akurat 4 miesiące nie siedziałem w terenie na krosie. Na enduro. Kabel mi wyjebało. Odkrywajcie! Bez szans! Tam chyba na środku zrzuca, co? Co? Dawaj, Walto, truje i opór, weź. Ja tu nie wjadę, Marcin. A podejdziesz? Co? Nie. A nie, którędy Artur mówi, że naokoło? No to jest najprostsza, przysięgam ci. Jest kurwa no easy, a kolejna już jest taka no tylko wjazdowa na górę. Artur wam mówił dookoła, jak chcesz możesz szukać drogi, ale ja to nie znam. A co tu jest z nią? No, ty, no to chłopie, to dawaj. Zara tutaj widz sobie na tą. No tu jest wąwozik, co Artur katował. A ta obok? Co? Ta obok. Tutaj, po prawej.
Nie wiem, no ja nie znam tych górek. Widzicie, że ta jest wyjeżdżona, jest piaskowa, jest bezpieczna. Tylko kolejna jest. I tu co, nie wyjedziesz na górę? No kurwa, na koło bym zapierdalał, ale już i tak po zachodzie słońca. Nie, jeszcze jest. Tak? No. Nie, długo nie jeździłem w terenie, jeszcze nie mam nie swój motocykl, wiesz? Żebym był swoim, to on by tu już latał. Wiesz, o co chodzi, Patryk, nie musisz lecieć kolejną, wal kurwa do prosta. Kitaj do prosta. Chyba, że cię fajnie poprowadzi kolejna do kolejna. Za dużo miodu i dupa uciekła. Trakcja też musi być. Zawsze się zaczął napędzać. A tędy bokiem, to właśnie co tam Patryk leci? On też jest podjazd. Chyba łatwiejszy i piaszczysty. Tak jak na niego patrzę. Co? Wyjedziemy. Dobra, czekaj. Dobrze, to trzykuj. Dobra, czekaj. Chodź, pomóż. Jeszcze jeden. Dawajcie, szybko, szybko, bo słońce zachodzi. A tu już jest droga wjazdowa. Nienawidzę tej presji jebanej. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Rzuć go, kurwa. Chodź tu, weź długi, będziesz operował gazem, ja będę ciągnął. Złap się za tamtego handbara. O kurwa. Pierdolno mi o SMS-u, obiega kurwa. Niezła górka. Dawaj, tu już jest droga. Tam i tu do drogą zakręcę w lewo.
Ale spuchłem. Ale jesteś tu, chłopie. Jeszcze ten kebab kurwa siedzi. Kurwa, gdzie jesteśmy, majster? No. Ja już mam pojeździe, nie mam kebab. Dobra, kurwa, ten kebab. Ja nie mam przed nim. A ja w tym. Wow, dojechaliśmy. Ale chodź za furami. Ale ładnie. Co? Sztos. Tak, to jest w tym enduro. Kurwa, ale ten kebab ciężki był, ja pierdolę. Jaki? Ciężki, nie mogę dojść do siebie. Ogólnie to był 6 na 10. No, on był 6 na 10 i będę miał zaraz sranie. Dobra, wjechać było spoko, ale teraz weszli zjeść. Kurwa, było mocno. Kurwa. Wow. Ale dołek tam na dole. Ale mnie zaskoczył ten dół tu. No, taki był tu. Czekaj. Aż zejdę. No ja to po tych pionach nie będę leciał, jak oni całe życie w downhillu siedzą i nakurwiają z jazdy w dół. Kojarzysz coś? Nie za bardzo. Ale jakby tu? Tędy tak w miarę jakoś to wygląda. Powoli. Albo to jest tam, kurwa. Myślę, że to tam jest. No chuj, to podjedziemy. Zaraz będzie ciemno, to będziemy musieli naokoło zapierdalać. No i dobra, dojechaliśmy. Tak można powiedzieć, takie mini nocne enduro. Może parę słów powiem jeszcze dzisiaj Artura
Husqvarną. To jest Husqvarna FE350 z 2021 roku. 602 km przebiegu. Nówka. Naprawdę przyjemny motocykl.